Państwa i moim gościem jest minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w Legionowie, w szpitalu, który jest filią Wojskowego Instytutu Medycznego. Dzisiaj otwarcie nowego oddziału chorób dziecięcych. No i pytanie tak na sam początek, jakie jest znaczenie tego szpitala i jakie jego rozbudowy no, dla ogólnego systemu ochrony zdrowia? Szpital w Legionowie jest filią Wojskowego Instytutu Medycznego. To strzał w dziesiątkę, tak bym określił powstanie tego szpitala. Ja jestem dumny w dwójnasób. Po pierwsze dlatego, że jest to szpital wojskowy, a więc zapewnia opiekę medyczną dla żołnierzy, dla emerytów wojskowych. Przybywa żołnierzy w województwie mazowieckim, również w powiecie legionowskim. Jest dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, jest dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Powstają nowe jednostki, więc potrzeby, również jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, są niewątpliwe. A jestem dumny w dwójnasób, dlatego że również jestem posłem wybranym właśnie z tego okręgu, a więc dla mnie jest to dowód mojej wysokiej sprawczości. Doprowadziłem do tego, że postulat, jaki był składany w 1980 roku, kiedy powstała Solidarność, to właśnie jednym z tych kluczowych postulatów była budowa szpitala w Legionowie. A więc mamy szpital w Legionowie po wielu dekadach, szpital wojskowy, który jest oczywiście otwarty dla wszystkich mieszkańców Legionowa, powiatu legionowskiego i województwa mazowieckiego. A też politycy opozycji już od kilku miesięcy wcześniej padały już takie wypowiedzi, że to jest właśnie pana prywatna inicjatywa. Jak pan na to odpowiada? Że to jest prywatna, tak mówił chyba były minister obrony, wiceprzewodniczący Platformy Tomasz Siemoniak. To mówię do mieszkańców Legionowa. Proszę państwa, jeżeli PO będzie znowu Polską rządziło, to zamkną ten szpital. Jeżeli będą rządzili Polską, to znowu zamkną szpital, bo oni uważają, że wypełnianie obowiązków poselskich i ministerialnych jest prywatą. No a więc no to takie podejście, dziwne podejście, chociaż z drugiej strony, kiedy rządzili w 2011 roku, zlikwidowali tu w Legionowie dowództwo pierwszej dywizji zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki. To rząd koalicji PO-PSL zlikwidował dowództwo w Legionowie. A Legionowo od samego swojego początku było związane z wojskiem. Nazwa przecież nie jest przypadkowa. Nazwa jest ku czci Legionów Marszałka Piłsudskiego. I przed rok 2011 zlikwidowali wojsko w Legionowie. Ale Prawo i Sprawiedliwość odbudowało wojsko w Legionowie, odbudowało dywizję, odbudowało także inne jednostki. Czyli takich zarzutów w tej kampanii wyborczej, która wchodzi teraz w decydującą fazę, się pan nie obawia tutaj w jej trakcie? Ja pełnię swoją misję. Ja uważam, że polityka jest roztropną troską o dobro wspólne, a więc to jest ta definicja arystotelowska. I jestem wierny tej definicji. Jestem reprezentantem społeczności, która mnie wybrała, i zapewniam bezpieczeństwo, również bezpieczeństwo zdrowotne. Przede wszystkim kieruję się tym, żeby wzmacniać Wojsko Polskie, a więc również i może przede wszystkim szpital służy żołnierzom Wojska Polskiego i emerytom wojskowym, ale jest oczywiście otwarty dla wszystkich, a więc służy także mieszkańcom Legionowa i powiatu legionowskiego. A dalsze plany jego rozbudowy? Bo dzisiaj, tak jak mówiłem, jest inauguracja nowego oddziału chorób dziecięcych. Co jeszcze się tutaj może wydarzyć? No, jesteśmy otwarci na zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Oczywiście to jest też taka formuła, która daje szansę rozwoju lekarzom, wojskowym lekarzom. Szpital WIM, a więc Wojskowy Instytut Medyczny, jest największym szpitalem wojskowym w Polsce. Zatrudnia świetnych lekarzy, świetny personel, a więc odpowiadamy też na potrzeby, na ambicje personelu medycznego. Dajemy szansę rozwoju tu w Legionowie. Zanim jeszcze o tej kampanii wyborczej, to chwilę o modernizacji armii. Niedawno ogłosił pan podpisanie umowy na system HIMARS. I teraz pytanie, co jeszcze, jeśli chodzi o modernizację armii w tym najbliższym czasie? W najbliższym czasie będą jeszcze oczywiście kolejne umowy. Chociaż kierunek?
Chociaż pozwoli pan, panie redaktorze, że będę informował opinię publiczną wtedy, kiedy już będziemy przygotowani ostatecznie, dlatego że teraz prowadzimy bardzo szeroko zakrojone postępowania. Wiele jest tych postępowań. Dynamicznie wzmacniamy Wojsko Polskie. Jest to możliwe, żeby Wojsko Polskie liczyło 300 tysięcy żołnierzy. Naprawdę jest to możliwe. Już mamy 185 tysięcy, ponad 185 tysięcy żołnierzy pod bronią, licząc oczywiście również Wojska Obrony Terytorialnej i Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową. A bardzo takim ważnym wydarzeniem były Targi Kieleckie. Obecna edycja zakończyła się w ubiegłym tygodniu, 31. edycja, na której podpisaliśmy kontrakty o wartości ponad 100 miliardów, więc no to jest duże wydarzenie. To może właśnie jeśli chodzi o te kontrakty i ten kierunek, jest pytanie, czy na przykład uważa pan, że Wojsko Polskie potrzebuje jeszcze jednego typu myśliwca, ciężkiego myśliwca, takiego jak F-15 EX. Czy to jest kierunek, który w ogóle wojsko, który MON rozważa? Z całą pewnością Wojsko Polskie potrzebuje więcej samolotów wielozadaniowych. To nie jest dostateczna liczba, ta, którą posiadamy. Posiadamy 48 F-16, zamówionych mamy 32, dwie eskadry F-35. Już w przyszłym roku pierwsze egzemplarze będą w rękach polskich pilotów. Zamówione mamy 48 FA-50, 12 spośród tych samolotów w tym roku będą, część już jest w polskich siłach powietrznych, ale to jeszcze zbyt mało. Przynajmniej jeszcze dwie eskadry rzeczywiście samolotów wielozadaniowych są nam potrzebne. Jakie to będą samoloty, pracujemy nad tym. Ale F-15EX miałby inną rolę, jak rozumiem, gdyby był taki kierunek niż pozostałe platformy. Tak, rzeczywiście to są samoloty przewagi w powietrzu. Naszą ambicją jest to, żeby polskie siły zbrojne były tak silne, żeby Rosja na Polskę nie napadła. Mówiąc wprost, to jest przesłanie, które przecież przedstawiamy konsekwentnie. Wzmacniamy Wojsko Polskie tak, żeby odstraszyć agresora. Co do tych myśliwców, to jeszcze jeden wątek, bo kiedy FA-50 pojawiały się w polskim wojsku, to też jest pytanie i czasami też zarzut, że tych platform jest zbyt wiele. Może to idzie w kontrze do mojego poprzedniego pytania, że mamy już trzy platformy nowoczesne w wojsku i pytanie, czy może powinien być inny kierunek unifikacji tych platform, na przykład tylko do F-35 w dalszej przyszłości i do FA-50 i oczywiście do samolotów szkoleniowych. Jest rzeczywiście taka teoria, ja się z tą teorią nie zgadzam. Uważam, że dywersyfikacja, zróżnicowanie jest korzystne, szczególnie w warunkach zagrożenia wojennego, a przecież cóż to dużo mówić, wojna toczy się przy naszych granicach. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi partnerami, oczywiście w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego lub państw sprzymierzonych. Korea Południowa jest takim państwem, które nie należy do NATO, ale ściśle z NATO współpracuje. Budujemy interoperacyjność. Naszą ambicją jest to, żeby Wojsko Polskie było jak najbardziej podobne do Wojska Amerykańskiego. Dlaczego? Dlatego, że Wojsko Amerykańskie jest najsilniejsze na świecie. Stąd też teraz budujemy drugi korpus Polski na wzór 5. Korpusu US Army. Dowódcą tego korpusu jest generał Jokes, który przez 2 lata był zastępcą dowódcy korpusu 5. US Army. Ten sam wzór daje nam gwarancję tego, że po pierwsze interoperacyjność, a więc możliwość korzystania ze sprzętu, również amerykańskiego, bo wyposażamy Wojsko Polskie w amerykański sprzęt. Czołgi Abrams są tego przykładem. W Apache, śmigłowce uderzeniowe, pracujemy właśnie nad tym kontraktem. Mamy zgodę władz amerykańskich na pozyskanie 96 Apache, ale sieciocentryczność, też kolejny element w sprawie patriotów, systemu Patriot. Pozyskaliśmy pierwsi na świecie po Stanach Zjednoczonych system zarządzania polem walki, BCS, który daje nam sieciocentryczność. Wszystko jest zintegrowane w jednym programie, który zarządza polem walki. I tu jeszcze jeden program, program Orka. Czy wyobraża pan sobie takie, można przeczytać takie analizy, informacje, że Polska dołączyłaby, że program Orka obejmowałby okręty o napędzie atomowym? My jesteśmy ambitni, nie wykluczamy żadnej możliwości.
Chociaż naszą główną ambicją jest to, żeby polskie wojska lądowe były najsilniejsze w Europie i chciałbym naszych słuchaczy zapewnić, że jeśli tylko Prawo i Sprawiedliwość będzie kontynuowało swoją misję po październikowych wyborach, to gwarantuję, że za 2 lata polskie siły lądowe będą najsilniejsze w Europie. Dlaczego? Dlatego, że jest to najsilniejszy argument odstraszający rosyjskiego agresora. Co do programu Orka, to kiedy możemy się spodziewać kolejnych, nie wiem, decyzji, informacji? No program już jakiś czas trwa, tak mówiąc oględnie. O, były perypetie rzeczywiście z tym związane. Był taki czas, żebyśmy byliśmy blisko porozumienia ze Szwecją, no ale warunki się zmieniły na niekorzystne dla nas, dlatego w tej dziedzinie ze Szwecją musieliśmy rzeczywiście zamknąć nasze działania. Teraz mamy postępowanie konkurencyjne, jesteśmy otwarci na oferty z całego świata i rzeczywiście zainteresowanie jest duże. Co do tych wojsk lądowych, to się zastanawiam, czy spoglądając w przeszłość, czy podjąłby pan jakieś decyzje, też oczywiście w rozmowach czy w kooperacji z przemysłem, podjąłby pan jakieś decyzje inaczej, jeśli chodzi o program KRAB, program K9? Ma pan poczucie, że to wszystko zostało też oczywiście zrobione? Ależ tak, jak najbardziej. Powinno? Oczywiście, że tak. KRAB jest świetnym produktem, jest świetną armatochaubicą. W połowie składa się z części koreańskich, a więc podwozie jest koreańskie, wieża jest brytyjska, a więc jest takim bratem K9. Natomiast nasze doświadczenia, jeżeli chodzi o eksport, są złe. Nie mogliśmy przebić się na przykład z Rosomakiem. Polityka właściciela licencji, a więc fińskiej Patrii, była taka, że wcale nas nie wspierała, a wręcz przeciwnie. Mógłbym powiedzieć, że było wręcz przeciwnie. A K9 jest już na rynku europejskim, a więc współpraca z Koreańczykami w przygotowaniu produkcji nowej wersji tego sprzętu, armatochaubicy, ten sprzęt musi być rozwijany. Takie jest wyzwanie czasów, że zmienia się technologia. A więc nowa wersja Kraba i K9, wspólna, polsko-koreańska, będzie już właśnie produktem, który z całą pewnością zainteresuje dotychczasowych odbiorców K9 i jest szansą dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ta nowa wersja, czyli ten spolonizowany K9, będzie lepszy niż Krab? Każda wersja, nowa wersja jest wersją lepszą od tej, która jest starsza. I to nie chodzi o to, bo przecież nie możemy posługiwać się sytuacją taką, że porównujemy produkt sprzed kilku lat z produktem nowym. Nowy produkt odpowiada wyzwaniom nowoczesności, a więc to są inne komponenty, inne doświadczenia. Więc zawsze jest tak, że kolejna wersja, na przykład przed chwilą wymieniałem F-35, to są samoloty 5. generacji, F-16 są to samoloty 4. generacji, a więc mówię o produkcie wspólnym kolejnej generacji armatochaubic. Jeszcze jedna rzecz. Wykorzystujemy maksymalnie moce produkcyjne HSW, jeżeli chodzi o Kraby. Maksymalnie wykorzystujemy. Doprowadziliśmy do tego, że Ukraińcy zamówili w HSW Kraby i my także zamawiamy kolejne Kraby. A więc mówię tu o przyszłości. Nie o tym, co wydarzy się za rok, dwa, tylko w perspektywie 10 lat. Trzy krótkie wątki na koniec. Jedna rzecz, te wszystkie zakupy, modernizacja, wieloletnie programy, nie ma pan poczucia, że bardziej w te decyzje powinna być włączona opozycja, jeśli będzie, bo kiedyś też, czy już od października, albo od przyszłości, polityka jest nieprzewidywalna, wszystko jest możliwe, jeśli chodzi o wybory, będzie za to odpowiadać, nie powinna być bardziej włączona w te decyzje? No ale jeżeli opozycja mówi, deklaruje publicznie, na przykład kandydat do Senatu z paktu opozycyjnego, były dowódca generalny, generał Różański, że będą przeglądać umowy, będą, że mówi wprost, że część tych umów zostanie wypowiedziana. No więc on jako były dowódca, a dziś polityk opozycji, on przystąpił do tej grupy politycznej, która likwidowała Wojsko Polskie. Nie wiem, jakie były motywy, które nim kierowały, ale ci, którzy dziś są w opozycji, kiedy byli przy władzy, likwidowali Wojsko Polskie. To jest zasadnicza różnica. Prawo i Sprawiedliwość buduje Wojsko Polskie, a oni likwidowali. Inny wątek, ustawa prezydenta o systemie kierowania
kierowania armią, dowodzenia armią. Podoba się panu? Bo były informacje, tak, rozmawialiśmy na ten temat z panem prezydentem. To jest drugi etap zmiany systemu kierowania i dowodzenia. Panu słowo, że były informacje w kuluarach, że pana ta ustawa zaskoczyła. Nie, nie zaskoczyła mnie ta ustawa. Z tym, że dla mnie priorytetem jest wzmacnianie Wojska Polskiego. System kierowania i dowodzenia też jest istotny, natomiast najistotniejsza jest siła Wojska Polskiego, a więc nowe jednostki. Pan redaktor pyta mnie o opozycję. To jeszcze raz powtarzam, jesteśmy w Legionowie. Oni, koalicja PO, PSL, zlikwidowali dowództwo 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. Oni otworzyli wschód naszego kraju na agresję rosyjską, bo tak to trzeba przyjmować. My jesteśmy w miejscu, w którym należy zamknąć Bramę Brzeską. I to robimy. Apaczy i Abramsy zamkną Bramę Brzeską razem z 18. Dywizją Zmechanizowaną, która powstała na gruzach 1. Warszawskiej, zlikwidowanej przez rząd koalicji PO-PSL. Na koniec takie pytanie o przyszłość i może pytanie trochę out of the box, jak to się mówi, bo wybory parlamentarne 15 października, później wybory samorządowe europejskie w przyszłym roku, na koniec wybory prezydenckie. I tak myśli pan o swojej politycznej przyszłości, tylko w kontekście tych wyborów, które są za chwilę. To czy myśli pan, że czy jest w tej politycznej przyszłości taki scenariusz, w którym pan kandyduje na urząd prezydenta RP? To naprawdę zbyt dalekie dywagacje. Skoncentrowani jesteśmy na tym, co tu i teraz, a więc przede wszystkim na przekonaniu wyborców, na przekonaniu Polaków, że warto postawić na Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy gwarantami bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Przy tych różnych wyzwaniach, z jakimi mamy do czynienia, my realizujemy testament świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który przestrzegał przed imperializmem rosyjskim, odradzającym się. A koalicja PO-PSL co robiła? Likwidowali jednostki. Ale nie mówi pan nie. Ja jestem ambitny, czego dowodzi moja cała droga polityczna i idę wielokrotnie pod prąd. Zacząłem swoją aktywność polityczną w Forum Młodych Porozumienia Centrum. Gdybym był koniunkturalistą, pewnie działałbym w Unii Demokratycznej. Ale ja jestem przekonany, że bezpieczeństwo jest najważniejsze w dzisiejszych czasach. Wszystko robię, żeby zapewnić bezpieczeństwo. O tym, co dalej w przyszłości, jeśli chodzi o modernizację armii, to rzeczywiście o kampanię wyborczą, która trwa. Będziemy jeszcze o tym wielokrotnie mówić na antenie Radia dla Ciebie, tak jak o szpitalu w Legionowie. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Mariusz Błaszczak, szef resortu Obrony Narodowej. Jesteśmy w Legionowie, w szpitalu, gdzie dzisiaj nowy oddział chorób dziecięcych będzie otwarty. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, miłego dnia.